Dzień dobry, dzień dobry. No ja wycinam troszeczkę gałązek, żeby odsłonić jabłka. Jest troszeczkę tych jabłuszek, tu akurat jesteśmy na górce i żeby odsłonić, żeby dostarczyć tego wapnia jak najwięcej, postanowiłem przejść i poodsłaniać to. Wapń, który naniesiony jest na liście, jest w żaden sposób nie transportowany do owoców. Tylko jabłka, które są naniesione na owoc, są przemieszczane. Dlatego musimy systematycznie dostarczać ten wapń do tych owoców i on jest dosłownie parę milimetrów tylko wchłaniany. Także czym wcześniej zaczniemy chlorkiem, tym mrówczanem pryskać, tym lepiej. Niektórzy pryskają na sam koniec, ale to utwardzamy tylko samą skórkę i no i tam kilka milimetrów. O to chodzi, żeby to jabłko od ogryzka dostawało tego wapnia i ono wtedy leży jak dzwon w chłodni i tutaj nie ma co się oszukiwać i nie ma co się co oszczędzać, bo na wapniu nie ma co oszczędzać, trzeba pryskać co 7-8 dni w takiej fazie, no bo te jabłka teraz zaczynają bardzo mocno rosnąć i co mnie bardzo, bardzo mnie to smuci, bo jeżeli porosną takie wiadra, to co my z tym zrobimy? Z dwunastkami, z piętnastkami? Pewnie ktoś to weźmie, ale będą marudzić, a po drugie takie jabłka się bardzo źle przechowują. I na takie przerosty to, wiecie, ja mam sposób. Molistar plus Hascon stosujemy i w tym tygodniu może zastosuję, zobaczę jak się to pogoda uspokoi, bo na razie jakieś chmury, coś tam kropi, nie kropi, ale to nie jest deszcz, tylko liście rosi i to wszystko. I takiego Hasconu trzeba dać 2,5 litra, Molistaru 0,25 litra na hektar, 750 litrów na hektar wody i zrobić to 2-3 razy i efekt jest. I te jabłka wtedy nie porosną takie wielkie, one są twardsze, lepiej się to przechowuje. No przecież to już ma 5 centymetrów. No kurczę, to do zbioru to będzie miało 12 i więcej. I co, to spuchnie? To nawet szkoda tego do komory pakować, bo to naprawdę, no tutaj akurat wybrałem takie drzewa, gdzie tych jabłek nie ma, bo zaraz przecież będzie, co będzie, no. No tak to wygląda. No, to są gorsze i lepsze drzewa, a tu już drzewa, które nie są cięte i tych jabłuszek, zobaczcie, nie widać, one są poukrywane. I weź teraz do pryska. Ja tak to wytnie się tutaj kilka gałązek i to już robi nam robotę. I to już robi nam robotę, o, i te wszystkie pionowe. Zaraz powiecie, no przecież ma pan piłę, może pan piłą przejechać, ale piła przecież mi tego ze środka nie wytnie. Ona tylko przejedzie tu, jeszcze pokaleci mi kupę jabłka, bo wszystko jest na wierzchu i w środku. Także ja sobie ręcznie przejdę sekatorkiem, powycinam, po co mam w domu siedzieć. Także to jest nasza praca, a w tym roku może się okazać, że no będziemy mogli się odbić od dna. Może nawet zarobimy na 2-3 lata. Alko. Będziemy mieli w chłodni, to dopiero zobaczymy. Na razie trzeba dalej walczyć o plon, o jakość, bo zapomnijmy, że muchę zjadłem. Jaka niedobra. Chyba owocówka. Bogożka. Zapomnijmy, że sprzedamy towar słabej jakości. Kiedyś już tak było, nie było jabłek, a wymagania były takie, że nic nie można było sprzedać. Wywalali wszystko. Oni ściągną za granicę, bo konsument chce piękne jabłko, nie będzie jadł jakiegoś sparszywiałego, czy z obrączkami, czy nie. Będzie wszystko wyrzucane i tutaj się nie ma co naprawdę łudzić, że jak będzie mniej jabłek, to pójdzie wszystko. Burta, panowie, burta. I tutaj nie ma litości, niestety. Dlatego trzeba towar mieć ładny, no i wtedy można coś się cenić. Co do ceny, zobaczymy. To wszystko się okaże. Niby truskawki miało będzie dużo, na początku z ceną troszeczkę zjechali, a teraz się okazuje, że już mają ból dupy, nie nakupili na mrożenie i codziennie truskawka do góry, do góry. Niech dadzą 8 zł, no to producenci zasypią ich i będą mieli. No ale tak to jest w tym naszym kochanym kraju, że wolą sprowadzić z zagranicy niż kupić od nas. No to tyle, że zakłady nie są nasze, no to o czym my mówimy. Chyba wszystko powiedziałem wam. I nadal robimy zabiegi kaptanem co 10 dni. Kaptan można mieszać
z chlorkiem jak najbardziej, można mieszać z mrówczanem, także nie trzeba robić oddzielnych zabiegów, tylko trzeba pamiętać o sukcesywności, żeby robić to cały czas, a nie jakieś tam dwutygodniowe przerwy, bo jabłko rośnie i musimy cały czas ten bab dostarczać, także nie ma opierdzielania się, cały czas dostarczamy, ale potem będzie co do komory wsadzić i może da się naprawdę w tym roku zarobić. Oby tak było, życzę wszystkim tego sobie, wszystkim, żebyśmy, bo to jest ciężka praca, żebyśmy w końcu mogli wziąć godne pieniądze za ten towar. A godne jakie? Nie wiem, rynek zweryfikuje. Pozdrawiam, zdrówka życzę.